Z Ewangelii według świętego Marka. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana prosił go: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Oto słowo Pańskie. Ileż to razy, moi drodzy, usłyszeliśmy już o uzdrowieniach z trądu. Ewangeliści skrupulatnie opisywali te uzdrowienia. Były to cuda Jezusa z kategorii tych najgłośniejszych, skupiających na sobie uwagę słuchaczy. Wskrzeszenia zmarłych, a zaraz potem uzdrowienia chromych, niewidomych i trędowatych zaliczają się do tych, które przyciągały i ciągle przyciągają największą uwagę. I do tych, które zmieniły radykalnie późniejsze życie tychże uzdrowionych ludzi. W kategorii cudów stoją więc na samym szczycie i wskazują na rzeczywistą i nadprzyrodzoną moc Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. W przypadku trądu mamy do czynienia z czymś więcej. Tutaj chodzi zarówno o chorobę, jak i o wykluczenie społeczne. Chory na trąd zazwyczaj podlegał izolacji, nie mógł przebywać ze swoimi najbliższymi, nie mógł mieszkać w swoim własnym domu. Uzdrowiony odzyskał więc zarówno zdrowie, jak i stare życie, stare nowe życie, moglibyśmy powiedzieć. Wrócił do swojej rodziny, do krewnych i przyjaciół. Doświadczył podwójnego uzdrowienia. Można by pokusić się o stwierdzenie, że doświadczył uzdrowienia na ciele i duszy. Ciele i duszy. Jak spojrzeć na Słowo Boże dzisiaj? Czy trąd jest moim zagrożeniem? Przecież generalnie nie, bo to wydarzenie miało miejsce 2000 lat temu i związane było z chorobą, która występuje już tylko w dalekich krajach tropikalnych. Więc moglibyśmy powiedzieć, że dzisiaj o trądzie nie powinniśmy nawet mówić. Słowo trąd możemy jednak potraktować inaczej. Inaczej. I chyba w tym kontekście ewangelicznym należałoby trochę też w ten sposób spojrzeć. Spojrzeć na trąd duchowy. Trąd duchowy, bo taki trąd też istnieje. O czym mowa? Mowa o grzechu i świadomym w nim trwaniu. Kiedy grzeszymy, zarażamy się duchowym trądem. I objawem tego trądu jest takie oszpecenie duszy. Skutkiem tego trądu jest oddzielenie od Boga. Zobaczcie, trędowaty jest oddzielony od swojej społeczności, od swojej rodziny, nie z własnej winy. My przez trąd duchowy z własnej winy możemy zostać oddzieleni od Boga, od Jego łaski. Brak łaski uświęcającej izoluje nas skutecznie od Jezusa. Zrywamy relacje z Bogiem i skazujemy się na życie w duchowej samotności. Co może nas uzdrowić z tego duchowego trądu? Oczywiście wiara w Jezusa Chrystusa. Dzisiaj dobrze jest zadać pytanie, czy naprawdę chcę być wolny od grzechu? Czy naprawdę jest
jestem wolny od grzechu. Czy naprawdę nie ma w moim życiu żadnego duchowego trądu? To co powinienem zrobić, aby to zbadać? Pierwszy krok to przyjrzeć się sobie, przyjrzeć się swojej chorobie. Historia trędowatego pokazuje, że był on świadomy swojej choroby i dlatego błagał Jezusa o uzdrowienie. Zatem pierwsze pytanie, czy znam swój grzech? Czy wiem, że potrzebuję uzdrowienia? I czy jestem gotowy, aby o to uzdrowienie prosić? Żyjemy w czasach, w których często lekceważy się grzech. Często usprawiedliwiamy swoje grzechy, a winą obarczamy innych. Tłumaczymy sobie, że przecież inni grzeszą więcej. Nawet w konfesjonale czasami spotykam takich ludzi, którzy gdzieś tam próbują tak troszeczkę się usprawiedliwiać. Mówię, no ksiądz rozumie, co się stało, ponieważ gdzieś tam jest taka chęć jakby wybielenia siebie. Niepotrzebnie. Nie możemy obarczać winą innych, tłumaczyć, że inni grzeszą więcej. Musimy uznać tą śmiertelną chorobę i postawić taką diagnozę prawie lekarską. Jeżeli tego nie zrobimy, nigdy nie będziemy zdrowi. Nieuznawanie swojego grzechu nie sprawi, że będziemy lepsi. Wyjściem z tej sytuacji jest zawsze przyjęcie prawdy o sobie. Podobnie jak trędowaty z Ewangelii, musimy przyznać się do swojej ułomności i pokornie poprosić Boga o pomoc. Kolejny krok to nawiązanie relacji z Jezusem. Zobaczcie, trędowaty wzywa Jezusa, szuka z Nim relacji, bo wie, że ten może go uzdrowić. Ewangelista mówi, że Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: chcę, bądź oczyszczony. Słowo litość wywodzi się od łacińskiego słowa pietas i odnosi się do miłości rodzinnej. Więc Jezus widzi w tym człowieku brata i w taki sposób zachowuje się wobec niego. Dotyk jest zawsze zarezerwowany dla ludzi bliskich sobie. Dotknięcie trędowatego było czymś nie do pomyślenia. Nikt nie zbliżyłby się do trędowatego, nie mówiąc już o dotknięciu go. Jezus natomiast widzi w tym trędowatym brata, któremu chce pomóc. Jeśli chcemy uwolnić się od trądu naszego grzechu, musimy pozwolić na to, aby wejść w relację z Jezusem i pozwolić, aby dotknął naszego serca. Jezus będzie potrafił dotknąć naszego serca, tak jak dotknął trędowatego. Kolejny krok to zastosowanie tego duchowego lekarstwa. Po uzdrowieniu trędowatego Jezus nakazuje mu, aby udał się do kapłana. W społeczności żydowskiej decyzję o ponownym przyjęciu danej osoby po uzdrowieniu podejmował kapłan. Możemy to odczytać jako takie nawiązanie, nie wiem czy to dobra analogia, nawiązanie do sakramentu pokuty. Kapłan w konfesjonale ocenia stan duchowy człowieka i poprzez posługę kapłana Bóg uzdrawia duszę człowieka, który otrzymawszy rozgrzeszenie, powraca do pełnej komunii w Kościele. Człowiekowi trędowatemu duchowo, mi też, Jezus daje polecenie: idź, pokaż się kapłanowi. Może to być polecenie: idź do spowiedzi, ale może być to też polecenie: idź i pojednaj się z bratem, idź i pokaż też innym, jak Pan Jezus cię uzdrawia. Czasem świadectwo jest konieczne, aby uzdrowienie nabrało mocy, bo Pan Bóg, kiedy uzdrawia, to też nie uzdrawia też samego człowieka, ale chce też przez to uzdrowienie coś konkretnego osiągnąć. Czasem chce zewangelizować ludzi, którzy są obok. Chce, żeby to rodzina cała była uzdrowiona, bo widzi, że przez to uzdrowienie dzieci tego człowieka, jego wnukowie, jego żona chociażby, że oni się zmienią. Oni również poznają Pana Boga, więc ważne, aby pójść i opowiadać o tym, co się
stało. Czasem jest tak, że Jezus prosi o milczenie, a czasem jest tak, że Jezus prosi o rozgłoszenie po całej okolicy swojego uzdrowienia. Bardzo, bardzo różnych rzeczy Jezus oczekuje i ważne, aby się wsłuchać to, czego On oczekuje, bo za każdym razem będzie to oznaka nawrócenia. Za każdym razem będzie to oznaka posłuszeństwa woli Bożej. On prosi, bądź mi posłuszny, podążaj za moim słowem, chcę cię duchowo prowadzić. Moi drodzy, to są takie umowne kroki radzenia sobie w sytuacji trądu duchowego, ale najważniejsze jest dotrzeć do serca samego siebie, przyjąć pokorze prawdę o sobie, prawdę o tym, że ja również mogę być trędowatym. Bo to nie jest problem z dalekiego świata, to nie jest problem tylko dla niewierzących. Wierzący, praktykujący, katolik uformowany we wspólnocie Kościoła może być chory na trąd. Może być chory na trąd. Jego duszę może zżerać straszna choroba, pycha, egoizm, przekonanie o własnej nieomylności, potem grzech, do którego trudno się przyznać, udawanie przed ludźmi i przed sobą samym, a potem już prawdziwy nauki, problem duchowy, z którego trudno się po prostu wygrzebać. Uczmy się przychodzić do Jezusa z pokorą. Trędowaty podszedł do Jezusa z pokorą, z taką ufnością, wierząc, że Jezus ma moc, aby oczyścić z trądu grzechu, aby przebaczyć i uzdrowić. Jeśli chcesz opatrzyć swoje rany, On jest lekarstwem. Jeśli potrzebujesz pomocy, On jest siłą. Jeśli boisz się śmierci, On jest życiem. Jeśli pragniesz nieba, On jest drogą. Jeśli chcesz uniknąć ciemności, On jest światłem. Jeśli cierpisz na trąd grzechu, uwierz, On może cię oczyścić. Amen.